Siemaneczko ludziska, tutaj Fighter! Z Piotrkiem. No, chyba on trochę się nie wyspa, bo cicho mówi, siemano ziomek. No. Dobra, my tutaj będziemy nagrywać kolejny odcineczek, powiedzmy kontynuację tego mechanizmu Piotrka. On mi też powiedział, że to, nie dość, zobaczcie, ja pokażę wam co to ostatnio on zrobił. Zrobił właśnie te sitka, bądź siwy, tak? Które no, są tak. Podłączone do pulverizerów, które nam tu przesiewają. Jak to się zwało? Dust, piasek i gravel. I wtedy wszystkie te ity stąd idą do tej skrzynki, którą właśnie upgrade'ował dzięki itemów, które w sumie otrzymujemy jak na taśmie, że tak powiem, produkcyjnej, bo ich jest masa dużo. Dzisiaj zostawiliśmy praktycznie serwer na całą noc włączony. No i ich było dosyć sporo, dlatego też mogliśmy zrobić lepszą chest, która się nazywa Diamond Chest. Czekajcie, pokażę wam jak ona się craftuje. Tylko, wiesz co, u mnie właśnie jak wchodzę w te EQ, co nie? No. To jakoś mi to laguje. Czekaj, Diamond Chest. To jest tak jakby dalszy aktualizacja innego chesta, nie? Bo najpierw się robi no. Iron Chest, potem się robi upgrade do tego, co nie? Mieliśmy żelaznego. No właśnie, czekaj, które to było? No, żelazo... W każdym bądź razie, o tak, o. Chyba to wziąłem, dobrą wziąłem? Tą Diamond Chest, co jak piszę, to ta? Którą ty robiłeś? Diamond Chest, ten taki właśnie, co te, tutaj jeszcze. Te trzy diaksy, Iron Chest i te żelazo? Szkło. No. Aha. To jest to. A ty tak, dobra. A wyrzuciło cię, wyrzuciło bo cię. Chciałem zobaczyć, czy trójka. Spoko. Właśnie to jest, mamy takie niezłe zonki, jeżeli chodzi o ten serwer. I jeszcze nie skonfigurowaliśmy tego, bądź nie wiemy o co w tym chodzi, że czasami jak się na coś naciśnie, to nas wyrzuca. Ja na Steam na przykład takiego czegoś nie miałem, ale to ten serwer coś szwankuje. Dobra, my będziemy robić teraz coś takiego. Powiedzmy, te itemy będą nam potrzebne do sortownika, czy tam do sortownika można to nazwać, nie? No. Który będzie nam przekształcał w sumie te itemy, które się da spalać w tym oto piecu i potem automatycznie będzie nam robiło sztabki, tak jak tutaj robi tutaj ten mechanizm cały. Żebyśmy już nie musieli tutaj chodzić i wkładać cokolwiek, tylko po prostu wszystko do skrzynek będzie nam leciało. Chcesz listę? Do kraftowania? Nie, no powiedz co mam ja skraftować i powiedz i ty skraftujesz co ty masz skraftować i się podzielimy. No. Ja bym może skraftował tego autopatchengera. Ty może chesty byś skraftował i a ja może jeszcze transfer nody i... A 64? Oh shit. Ale to są transfer pipe, te rurki takie. Dobra, to ja zrobię iron chest i na razie? A potem mi powiesz co, tylko najpierw zobaczę jeszcze raz. Wow, coś nacisnąłem! Literkę I, naciśnij literkę I. What the heck? I tak ogólnie? Mhm. A, to już z tego tam crafta. Iron chest, to zrobię tą iron chest, to będzie mi potrzebne... Ło, tylko żelazo i skrzynki, to... Dobra, ja zaraz wracam, idę po żelazo. Chociaż żelazo tutaj powinienem mieć już sporo, bo już rzucałem przed chwilą. A nie, to jest aluminium? Aluminium? Aluminium, a to jednak nie, czekaj tutaj, jak coś to u góry jeszcze mamy. Dobra, wszystko aluminium. Idę do góry po rzeczy, okej? Okej. Okay. Ej, za tym drzewem też zrobiłem, zobacz, tutaj skrzynki. Tutaj kładę te ity z tych drzew na razie, bo nie mamy zautomatyzowane, to tak zrobiłem. I zobacz, tutaj zamiast tych robaków ścięłem te drzewo, zobacz ile. To możesz zarażać te drzewo na te białe, nie? Tymi o. Tym liśćmi. No, teraz jak nożyczkami zetniesz te liście, to one takie będą tutaj. Aha, no widać. Interested. Coś tam, coś tam. Nagrywasz to? Nie. Tak, cały czas leci. Tylko, że właśnie szukam itów. Gdzieś ty tu pochował te wszystkie... Tutaj, to, What the fuck? Co? Dużo, nie? Bardzo dużo. Ile to się robiło przez noc? No, tam była prawie pełna skrzynka, nie? Jak rano weszło. Dobra, to zrobię tyle skrzynek, ile mogę. Wow, te skrzynki na pewno nam się przydadzą, nie? No. Pokazujesz crafting, czy jak? Tak, właśnie o to chodzi, nie? Żeby wiesz... Robię tutaj dużo skrzynek.
No i zobaczymy, ile mi tu wyjdzie ze staka. 8 iron chesty mam. Czekaj, jeszcze więcej zrobię, bo to i tak się przyda, okej? Okay? Zrobię 16. Bo i tak tyle żelazo nakopałeś, narobiło się. Czekaj, no. Spoko. Mam 16, starczy? Starczy. Co jeszcze nam trzeba? Tam na trzecie pisał, nie? Czekaj. Ogólnie tych kabli tu nie będzie potrzeba, bo tam są i chyba starczą. Transfer not? No. Nie wiem, czy mamy wszystko na to. Na transfer not. Chyba, on jest łatwy tym. Ten co tutaj masz też na dole koło pieca. Ten czerwony, czy... Nie, czerwony, tak. Redstone? Skrzynki? Stona nie mamy, ej, stona nie mamy. No to się zrobi. I patrz, enderpearl nie mamy na te lepsze. Enderpearl. A co ty chcesz zrobić? No, żeby było 4 od razu naraz, ale dobra. Redstone'a mamy na tyle, żeby... A była gdzieś perełka, bo ja od wczoraj endermana zrobiłem przecież, ci mówiłem. No jedno, dobra, poczekaj, bo mi jeszcze najpierw te pipy potrzebne, ale... A pipy była chyba. Oh shit. No, o, tutaj są nawet staki więcej. Te? Mhm. I tutaj jest ten transfer do tej górnej skrzynce. Zobacz sobie. Czekaj, na dole czy na górze? Tam na dole, w tej skrzynce. A, dobra, wiem, to technika była. Dobra, ja biorę wszystkie. Co mi to będzie potrzebne? Transfer note. Muszę stone, nie mamy stone, pieca nawet nie zrobiliśmy tym razem jeszcze po tym wszystkim. Pieca nie mamy, poczekaj, ja muszę iść. Jak nie? Gdzie masz piec? Ten alloy smelter? No, tu kazałeś ten. No tak, podłączyliśmy to, a tu, o to też działa? Okej. Działa jak zwykły piec. Okej. A co, nie wiedziałeś? Nie, wiesz, ja... nob mod, nie? Nie wiedziałem. Nie wiem wszystkiego. Czekaj, redstone'a dużo... Mamy dużo redstone'a? Jest trochę, ale... Ciekawe, czy wystarczy. Mamy tu crafting gdzieś? Tak, ja tutaj zaraz będziesz mógł pokazać. To ja do... Aha, robisz pistony, dobra. Chodź do tego ostatniego. Dobra, no, co ty robisz? To, żebyś mógł pokazać sobie. Spoko, tak, wszystko pistony tak... się pas... Kraftuje, nie wiem jak ktoś no, wie. Pistony to chyba raczej każdy wie jak się kraftuje. Następnie, czekaj, następnie co masz? A, to coś, to bardzo proste. To już no też robiłem wcześniej. Tutaj crafting. A, jeszcze crafting będzie potrzebny. Czekaj. Dobra, to ja za ten czas zrobię sobie bloki redstone'a. Drewna nam zabrakło jednego. Słucham? Nie wiem, byłem po drewno, bo mi zabrakło jednego. Czekaj, ja tu zrobię tak. Skrzynki były. I tylko chyba mi potrzebny możesz jeszcze... Możesz pokazać ten. Moment. Idę tylko po ten, po stone'a. Coś ty tu skraftował? A, auto packager, czy... Dobra. No. Okej. Okay. 7 wystarczy ci tych... Czekaj, chyba już zrobię jeszcze więcej. Czekaj. To już będzie za dużo. Dobra, to się przyda. Ja tutaj mówię na początek... 3 wystarczą, nie? Raz, dwa, trzy. Dobra, mamy 12. Nie wyrzucaj z tego, okej? Okay? Niech okay. Już to zostanie w środku, ma. Co jeszcze nam potrzebne? Pipe 8, item filter sorting. Mamy to? Item filter na pewno nie mamy. Właśnie, bo to wszystko będzie nam potrzebne. Item filter. Ten z hopperem? Nie, to jest taki... A ten pomarańczowy. Taka czerwona kratka do, i w środku biała. Dobra, wiem. Już wiem jak to będzie działać. Spoko. Już chyba kojarzę to.
To patyki, redstone i nitki, to idę po to wszystkie, ok? Bo to no tak. Na górze mam. Ogólnie no to ja to tak u siebie zbudowałem, ale nie patrzyłem, żeby ktoś tak miał, nawet nie wiem, czy ktoś tak ma. Ja to już widziałem, czekaj, patyki, tam widziałem, ale czekaj, trochę drzewa za mało będę mieć. To mi powiesz, czy tak identyczne, bo ja tego nigdzie nie widziałem. Ja już to widziałem, jak patrzyłem, bo ja trochę chciałem się uczyć tego wszystkiego od innych, bo wiesz, sam ja na to na pewno nie wpadnę. I nie wiem, czy ktokolwiek z was, kto gra, kto nie grał na modach, czy by wpadł na to wszystko. PFT mogłeś zdobyć te nici. Dobra. Mamy tego dużo, wiesz? Ups. Skończył ci się. No, spoko. Nie no, potem to zbiorę, bo mamy tutaj sadzonek ponad stack nawet. O. Także... Biedy nie będzie teraz. Mówię, do tego momentu jak się dojdzie, w którym my już teraz jesteśmy, to już potem idzie praktycznie z górki. Tak mi się wydaje bynajmniej. No, o wiele łatwiej. No. Robisz te drzewo? Dobra. Zostaw sadzonki, okay. Idziemy dalej robić, bo... czekaj, miałem skraftować teraz tak. Redstone'a nie mam. O, nie mówcie, że wszystko zużyłem. Czekajcie. Na pewno nie. Ja mam tego nawet. Bo na dole tu mam jak coś. Teraz tak. Tylko nie wiem, czy to dobrze było. Tak? A nie, jedna, jak zwykle, nie? Tu miało być patyki. Masz patyki? No. Czy... Masz? Trochę może będę mieć. Dobra, to ja już zrobię. Tyle. Bam, bam, bam. I bam. I czekaj jeszcze coś. Nici. I powstanie takie... Takie no. Coś. 6 sztuk? Starczy? No, no. Powinno starczyć. Czekaj, ja tylko tam wezmę. Znowu trochę redstone'a. Żeby to było w środku, bo... Gdzie to było? Żeby to wiedział, jak to co się robi. W razie coś, to tu jeszcze będzie trochę. Jeszcze... Już... O, trzeba zrobić. Pipe, item filter, sorting... Co jeszcze trzeba? Chest? Sorting pipe. Sorting pipe? O Boże. Ciekawe, czy mnie wywali jak przez R. Tak, myślałem. Ty musisz coś przestawić w ustawieniach, bo... Tego szkła nie mam. Czy to z... A to obojętnie na jakie szkło? Właśnie nie. Ja pamiętam jak to chciałem robić, to nie wychodziło mi. Aluminium? Tylko sam aluminium? No. To tu jest dużo aluminium. Powinno być, poczekaj. Nie. Znowu u góry. Bam. Znowu u góry było. Mówię, teraz to wszystko z górki będzie szło, jak te mechanizmy nam będą tutaj wszystko robić. No dobra, wyłączam sobie sortowanie na R. Czekaj, tu jest... Dobra, tak? Szkło i... I złoto, fuck. Złota nie mam. Ja mam. A masz... A czekaj, tu jest szkło jakieś. Ciekawe, czy to zadziała. A weź czekaj, nie rób. Mogę na razie wyjąć? No. Zobaczyć, czy to zadziała? Zadziała, powinno. Nie. Może przez to, że stinkera. Bierzesz? No wezmę. Chyba 4 wystarczą, spokojnie. Nie bądź taki, bierz wszystko? 38. Ej, co będzie, to będzie. Potem się włoży do skrzynki do z mechanizmami. No i co, mamy wszystko to na to, czy jak? No. Ale epicko. Powinno. Teraz, ale epicko. Tu patrzcie tutaj... jak ty... Coś mnie bije! O, ja, ty. Od killów podszedłeś. Tu ty możesz skrzynki postawić. Tu? Najlepiej zwykłe. Aha. 2 czeszty miałeś zrobić. Zwykłe, bo to chyba nie zadziała. Zwykłe, całkiem zwykłe?
No, drewniany. Nie masz? Nie, muszę skraftować, sorry. Napisałem zwykle. Dwa coś ty. Ja zrozumiałem... Czekaj, ja zrozumiałem te. Jeez, myślałem, że to ci chodzi o... Gdzie to miało teraz być? Tutaj? No tak. I... I? Nie, tutaj i tutaj obok. No. On sobie tutaj wszystko zaznaczył, on już ma ten cały mechanizm. I tu ma być autopakiet. I tutaj będzie ten. Okay. Dobra. Spoko, musimy chwilę poczekać. Jak Piotrek wróci, to wiecie co, jeszcze tylko coś zobaczę. Włożę tutaj sobie więcej za ten czas. Dobra. A już jesteś? Dobra, to nie wkładam tam. Taka ważna rzecz do autopatch Kangera. On działa tutaj, chodzi na z tej strony. No, dobra. A. On działa, tutaj ma taki crafting. On działa, że z lewej strony bierze i do prawej przekłada, że ten crafting oznacza przód. O teo? No o ten to? Taki, widzisz, te kratki. No. Jakbyśmy go postawili z tej strony, to by był z tej skrzynki i by przerabiał na to. Aha. Okej. Okay. Teraz postawimy transfer node'a. I filtry, wiesz jak się ustawia? O te? Nie, tego na razie nie. A, dobra, to, dobra, wiem. One chyba są takie 6, daj mi jeden, zobaczę. No masz. Jak ustawisz to też te wszystkie broken tin org i takie różne, co się łączy w te bloki. A czy to wróciło do ciebie, bo nie mam. Tam jest tu. Gdzieś. O. A, what the heck. I co, mam tutaj to włożyć? Nie, patrz, jak dusisz prawy. No tak ten... ogólnie w powietrze. W powietrze, tak. E? Tak byle gdzie, w powietrze, w sufit się popatrz, tak. No. To masz takie i na przykład do niego ustawiasz na przykład te broken tin. A no tak, no ja wiem jak się... No, czaję. Żeby te itemy, te co się przerabia, szły tutaj do tej skrzynki. No, tylko o co mam go tu oprzeć? Czy najpierw muszę włożyć te ity, które nam potrzebne? Pierw trzeba ustawić do końca. To weź mi wyrzuć te ity. Wyrzuć te ity, a ja je tu włożę do item filtera. Pam pam pararam pam pam. Czekaj, ale to nie starczy, nie? No nie. Jak zapełnisz, to ci powiem, co się robi. To daj mi na razie ore, te wszystkie ore. Zapełniłeś go? Jeszcze 4. No to... Ale ten, daj mi same ore na razie, a potem weźmiemy te skruszone rzeczy, wiesz? Które ore chcesz? Patrz, najpierw dawaj takie coś. Widzisz to, co mam w ręku? O, takie coś. To o. To dobre. Same takie, bo zrobimy tak, wiesz, w jednym będą tylko te, w następnym tylko... O, czekaj, nie wiem czy już... 8 ma być sztuk? Tych or? Chyba tak. Jest 8. Bo więcej nie mogę nic włożyć. Tak, 8. 8, no i tak właśnie ich jest. I teraz paczek. A poczekaj, tu jeszcze coś jest. Tylko, że mam full EQ. Może ty masz, bo ja nie wiem. I jakiś broken lead ore, dobra, to niech to jest. I teraz jak to masz zapełniony, nie? No. To bierzesz nowy filter, otwierasz go i dajesz ten, co masz skonfigurowany. I wtedy ten się konfiguruje. Masz zabrać. Czekaj. Ja mam full EQ. Dobra. I co teraz mam z tym robić? Otworzyć go? Ten nowy filtr otwierasz i dajesz ten skonfigurowany. Aha, takie buty. I wtedy tam ty będziesz moc i na nowo ustawiać, potem będzie skonfigurowany, zapisze się, nie? To są, teraz mam jakby dwa w ręku skonfigurowane. No tak. I tamty jeden, co już dałeś? No. No to tamty możesz wyczyścić sobie i od nowa ustawiać, tak ustawiać cały czas. Okej. Okay. Dobra, i zobaczymy teraz. Takie buty, aha, dobra, jest, no. I teraz robić tak następny? No, tak. Okej, okay, to czyli te mogę już rzeczy wywalić z mojego EQ, to co miałem?
Czekaj, bo ja w ogóle skrzynka by mi się przydała. Masz tu tą skrzynkę? Weź tu położę, tu odłożę moje te graty, bo mamy bardzo dużo. Potem jest sprzątne. Dobra, to czyli to mogę odłożyć. Bam, 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 bam. I teraz będę robił te skruszone, czekaj, raz, dwa, trzy. Te wszystkie skruszone rzeczy, ale nie wiem, czy to one są wszystkie. To później jak to będzie wyciągać i te które zostaną, to dodamy najwyżej. No dobra. A ja może się zacznę dłuj konfigurować, bo to na tej samej zasadzie. Spoko. Ale to nawet fajne to jest. No. Czekaj, sprawdzę. Dużo tego jest. Czekaj, teraz to odłożę. Co jeszcze tu się przydaje? Chyba tylko na razie nic, nie? Co tutaj ma się filtrować do pieca? Zobacz, no. Zobacz te rzeczy. No, nawet dobrze ustawiłeś. No, tak miał być. A ustawiłeś te? Jeszcze nie. Nie wiem. A, jeszcze te muszę. Powered, dobra. No właśnie. Ale no. Ich mało coś jest, poczekaj. A co jest Amber? Potrzebny? Powiem ci tak, że ono może jest niepotrzebny. Chyba nic nie wymyśliliśmy. Ale tych, co nie? Dobra, weź mi daj tam ten sortowany, ten... Dałem filter. Ci. Czekaj, bo na razie mam tylko 7 rodzajów. Tylko 7 jest? Nie, czekaj, jeszcze jest czy to samo? To samo. 7 rodzajów mam, a nie ma 9? No, powinno być 9. Nie. Tak, bo skoro tamtych jest, to też musi być 9. Aha, no to może jeszcze się nie wykraftowały. To później jak dojdę, to ustawim. Masz jednego transfer node'a? Mam. Masz daj tutaj. No, dobra. Patrz, porówna. Nikiel, czekaj, muszę sprawdzić wszystko, czy jest. Niklu nie mam, poczekaj, muszę wziąć ten. Muszę przerobić nikiel. Tylko weź to teraz znajdź wszystko. Nikiel. Wiecie co? My jak tutaj wszystko to ogarniemy, te posortowane rzeczy, teraz mniej więcej wiecie jak to robić, to my zaraz przyjdziemy, ok? Także ZW. ZY. Yo, my tutaj jesteśmy z powrotem, ogarnęliśmy te filtry, położyliśmy wszystkie 9 rodzajów tych, nie wiem, naszych, jak to nazwać? Ród, że tak powiem. Dobra, no i teraz będziemy to pakować i to wkładamy pewnie tutaj, co? W ten dolny slot, do transfer node'a tego. No. No tutaj. I ten, będzie nam potrzebny, nie będzie nam potrzebny, czy nie będzie? Ja wyłączymy transfer pipem tutaj, nie? No. I tutaj jest takie coś, bo tu będzie... Bo tutaj są surowce, które na przykład takie jak węgiel, redstone, to one nie będą przerabiane, to polecą do osobnej skrzynki, która tam będzie stała, nie? No. I taka uwaga jeszcze, nie wiem, możesz tutaj przyjść zobaczyć? No, czekaj. Żeby to się nie łączyło. No, to trzeba poklikać, nie wiem, czy wiesz. No wiem. To, no. Żeby to się nie stykały te rurki po prostu. No bo nasz czasami to się buguje trochę. Spoko jest. A to już zaczęło lecieć? Poczekaj. Teraz zaczęło lecieć, bo dźwignia była. Okej, okay. To co, będzie nam na razie... Jakie ity będą nam najpierw leciały? No, wszystkie po kolei. Spoko. A to tylko... Dobra, widzę już, no. A nie będzie za mała ta skrzynka? Nie może tą dać? Nie, patrz. Bo te chyba nie działają, jakby coś mi nie chciał dziać. On jeszcze potrzebuje prądu. Możesz zejść? No. Akurat kable chcę postawić.
jak klikniesz na niego, dasz shifta i prawy na niego. No ja wiem, wiem. To będziesz mieć takie opcje. Ale na package'u czy... Na patch... Na pipe'ie. Na peczkę... Na peczkę... Auto. Shift i co? Trzy shift razy... Shift i prawy na przykład, nie? Trzy razy trzy takiego... only jest napisane. To, a musi być dwa razy dwa only, to możesz to zmienić, tak? No jest, dwa razy dwa only. I zaraz powinien przerabiać, o, i przerabiasz. LOL. I to... teraz z tej skrzynki odprowadzimy do pieca. To... Boże, to jest takie ułatwienie, teraz to teraz nie muszę stać. Zobaczcie, do tej pory to ja robiłem coś takiego. Pokażę wam całkiem od początku, jak ja to robiłem, ok? Żeby nie było... brałem po prostu sobie o takie o coś, powiedzmy broken iron ore, robiłem to tak, kładłem, co nie, brałem młotek, przerabiałem na te skruszone, żeby po prostu mieć trochę więcej, o patrzcie już o jedno więcej, potem tak robiłem, przerabiałem to, waliłem znowu ten piasek, który wyjdzie i przerabiałem na to i zawsze mam o jedno więcej, nie? I to coś, co wyszło, wkładam do pieca. A teraz ta maszyna będzie robiła tak. Nie dość, że robi nam to wszystko, przesiewa. Wchodzi tutaj wszystko do tej skrzynki. Ten auto package, czy tam auto item filter, o tak, który tutaj skonfigurowaliśmy, będzie nam wszystkie te itemy, które będą nam potrzebne do pieca, będzie nam transferował tutaj do tej skrzynki. A ten auto packager będzie nam przerabiał po prostu już na takie oto gotowe te bloki, tak? No tak. I to wtedy doprowadzimy zaraz item tym chyba, nie? Filtrami. Transfer pipe. Transfer i aby ten. I doprowadzimy tutaj to do tego o, tylko nie wiem, górą, dołem? Dołem, najlepiej, żeby tego nie było widać. Jak dla mnie może być widoczne, czekaj, nie mam kilofu. To idę po kilof. A ja może tutaj się tym zajmę. Czekaj. Chcesz ustawiać te rurki? Czekaj, czekaj. A co tu zrobiłeś z tym? Dobra. Tutaj powinna być skrzynka, zaraz tak tylko. Zrobimy takie coś. Muszę iść po te doli, co kraftowałem ostatnio. Pokazywałem ci, nie? Tą diamentową damy tam, a tą damy żelazną, żeby było... Czekaj, zrobiłeś tu dziurę? Masz żelazną skrzynkę? Mam. What? Czekaj, mam małe lagi jakieś. To możesz tutaj przecież postawić. Poczekaj, bo chcę tylko doprowadzić to. Bo chcę po prostu to doprowadzić. Żeby to szło już praktycznie nam do pieca. Dobra, ale zrobię tak od tyłu, bo tutaj te piętro będzie tak i tak nieważne. Tutaj to tylko zrobiliśmy piętro, aby właśnie te rurki doprowadzać. No, dobra, nierówno. Dobra, niech będzie tak dla... Dobra, już chyba podłączyłem, tylko czekaj, idę do góry. Teraz jeszcze to tylko rozwalę. Zabieram wszystko z sobą. Dobra, no, mam te skrzynki czyste. To patrz, to tam... Kurczę. Gdzie jesteś? Połóż mi tutaj, tą żelazną. Ponieważ ona nie będzie dużo mieściła. A tą diamentową damy na końcu. Już i tam przełożę. I w dziurę wleciam. W sumie. Sorry. Nie zakryłem tego. Dobra, teraz już powinno być dobre. Dobrze. To teraz tak, to teraz wszystko będzie transferowane nam tutaj do tego czegoś, jak widzicie. I to potem musimy jeszcze dobrze skonfigurować, żeby tutaj ten sztabki robiło, bo czasami jak jest za mało czegoś, to nie robi. Nie jest za mało, tylko to wszystko się łączy i później nie wychodzi niesymetrycznie. No dokładnie. I to przez to. Ale to będzie nam potrzebny jeszcze drugi piec, bo są jeszcze takie niektóre rzeczy. Patrzcie, są te 9 rodzajów tych wszystkich ród, tak? I niektóre z tym się łączą i powstaje jeszcze coś dodatkowego. I dlatego też trzeba będzie chyba zrobić jeszcze jeden piecek, co? No ogólnie to ja mam u siebie dwa oddzielne, nie? I posortowane na przypalanie tylko. A zmniejszymy ten, czy ten zostawimy tak jak jest? Ten bym został taki do craftingów ogólnych, że coś jak kill-off czy coś zrobić. No. Właśnie, a tutaj takie dwa malutkie, bo wystarczą. No. Ale to chyba wszystko na ten odcinek, co nie?
to my, co mieliśmy pokazać, to pokazaliśmy ogólnie. Idzie nam praca teraz do przodu przede wszystkim z Piotrkiem. Lol, on się nieco więcej zna. Nieco, dużo więcej. Ogar taki mały. No dobra, to chyba kończymy ten odcinek, co? No chyba wszystko, co mieliśmy pokazać. Ej, co robimy w następnym odcinku? Czy zapowiadamy, czy lepiej nie? A można zapowiedzieć, albo na przykład co by chcieli. Co by chcieli? Nie wiem, co by chcieli. Nie wiem, może nie zapowiadamy, zobaczycie. Oglądajcie, śledźcie. Będzie niespodzianka. No właśnie, do zobaczenia. Ej. Na razie.